Witam serdecznie. Poniedziałek, 26 czerwiec mamy. Wieczór po 19. Tego się nie spodziewałem. Tak gwałtownie zaczęło wiać. Kury jeszcze łażą, wprawdzie. Chciałem nakręcić film nie o pogodzie, bo to temat słaby. No ale naprawdę trzaska tu mi folią. Dzisiaj o sznurkach. Według mojej oceny tak wygląda prawidłowo wykonany zestaw sznurków. Sznurki są pociągnięte górą. W tym wypadku mamy dwa rzędy pomidorów, które poszły gwałtownie do góry. Bardzo szybki wzrost zauważyłem. Spójrzcie na ten krzaczek. Są moje pomidory opóźnione, ale już większość ma kwiatostany i jak twierdzę, dogonią. Jak w tej piosence, nas nie dogoniat, ale my dogonimy. Pomidorki wyglądają bardzo fajnie. Zaleta skrzyń, o których już mówiłem, ale dzisiaj o tych sznurkach. Na górze jedna linia, na dole pociągnięta druga. O, i przy każdym wszystko ładnie naprężone. I przy każdym pomidorku leci do góry linia. I tak to wygląda do końca. I w środkowym rzędzie podobnie, i na ogórkach to samo. Co daje dolny sznurek? Daje bardzo dużo. Jeżeli sobie go zrobimy zawczasu, kiedy pomidorek jest mały, o, nie musimy się później martwić, żeby go przywiązywać gdzieś tutaj do łodygi pomidora, bo po co? Wystarczy, że pomidora okręcimy o ten sznurek. Na tym średnim sznurku będą wisiały grona, z reguły za ciężkie na taki krzaczek. No i tak to sytuacja wygląda, jeśli chodzi o trakcję. W tym roku już zerwałem starą, całą, wyrzuciłem. Internauci mają dylematy, jaki stosować sznurek. Ja stosuję najtańszy, po prostu zwykły, taki sztuczny sznurek. Co do grzybów na sznurku, powiem szczerze, no na pewno ten grzyb się wdaje, ale kiedy go wrzucimy do kompostownika, ten brązowy sznurek, ten już naturalny włókien, jak już spełnił swoje zadanie i wyrzucimy go do kompostownika, to się ładnie rozłoży. Natomiast ten biały sznurek, o, w moim wypadku, ja później rozpalam nim grilla. Jak się ładnie rozpałka wypali, zniknie już wszystko z tego, to wtedy dorzuca się więcej drzewa i można sobie grilla palić. W tym roku, tak jak mówiłem, w szklarni z okien około 14 gatunków pomidorów. Tutaj w tej najdłuższej skrzyni będą pomidory grube, duże. W środkowej będą koktajlowe, a w trzeciej ogóreczki. No już do pasa mi sięgają, do tej środkowej linii, do tego środkowego sznurka. I rządek papryki żółtej. Na przyszły rok będzie jeszcze więcej gatunków, bo planuję zgromadzić może nawet 30 gatunków pomidorów. Wtedy będę wysadzał je tutaj, no tak po dwie sztuki w różnych miejscach. Zobaczymy, jak się sąsiedztwo uda tym moim flansikom. Zaznaczam wszystko, co tu widzicie, drodzy widzowie. Wszystko wysiałem własnoręcznie, przepikowałem i wysadziłem następnie do skrzyni w szklarni. To samo na polu tam na zewnątrz. Ale szczególnie skupiam się na szklarni, bo tutaj zawsze będą największe owoce. O, pierwszy kwiatostan.
Już ze scyzoryczkiem chodziłem, obcinałem maluteńkie wilki. Nie pozwalam, by się rozwinęły za duże. O, chociażby taki tutaj jest mały wilczek. I właśnie takie ja już usuwam, żeby roślina nie inwestowała niepotrzebnie w takiego pęda. Usuwamy go jak najszybciej. Sznurki spełniają swoje zadanie. Tu jeszcze pójdą dwie linie, jedna gdzieś na wysokości pasa, a druga trochę wyżej. Zobaczymy, jak te koktajlowe będą szły do góry, jaką wysokość będą osiągały. Dokupię jeszcze troszkę różnego zielska tutaj, żeby było inaczej niż wszędzie. Nie ma żadnej monokultury. Z zeszłego roku mięta się uchowała. Jak poruszymy miętą, wydaje bardzo aromatyczną woń. W tej skrzyni wdały się dwie samosiejki ogórka z zeszłego roku. Już ma tutaj pierwsze kwiatostany. Między pomidorami będzie. Nie usuwałem go. Niech sobie tam rośnie. I na końcu też jest jedna samosiejka. I tutaj takie maleństwo też się pokazało. Tu mamy jaskółcze ziele. Na razie taka pietruszka mała. Podejrzewam, że będzie sięgała pasa. I moje metody są zgoła inne niż wszystkich. Spójrzcie, jaka różnica. Rośliny lubią mieć ciepły korzeń. Te 24 cm tej ciepłej ziemi w tych skrzyniach robi swoją robotę, zwłaszcza dla ogórków. Pokażę może w innym dniu, nakręcę film, jak to wygląda. Ogórki w jednym czasie zasiane, wypikowane, wszystko w tym samym czasie. I tu w szklarni sięgają już pasa, czyli mają już ponad pół metra. W skrzyni na polu, tam są dwie skrzynie ogórków, no tak powiedzmy 20 cm. A tam dalej dwa rządki w zwykłej ziemi i są najlichsze. To jest nie teoria, to jest po prostu dowód na to, że ogórek lubi mieć ciepło pod ziemią. Kiedy mu się tego ciepła nie zapewni, ten plon nie będzie taki, jak trzeba. Co świadczy o tym, że ogórek dobrze się rozwija. Duży liść, ciemnozielony. Spójrzcie, liść jest większy od mojej dłoni, dużo większy. To samo tutaj. Bardzo duże, ciemne, ciemnozielone liście świadczą o dobrym nawożeniu. Kiedy liście żółkną, wiadomo, że jeszcze jakichś składników brakuje. Wtedy działamy z jakimś nawozem. No ale tu ziemia, w skrzyniach dużo trawy, dużo różnych w zeszłym roku różnych komponentów było dodanych naturalnych, nawóz od konia, także ja stosuję w większości naturalne metody, bo te ogórki będę sam jadł i będę sam kisił, także staram się, żeby to nadawało się później do zjedzenia. Jeśli chodzi o nawozy mineralne, no staram się ograniczać. Pokażę w przyszłym może filmie, jakie w tym roku zastosuję. Zapewne będą to trzy nawozy takie doraźne, które stosowałem w zeszłym roku. Nie zapominam o boraksie. Nie zapominam o wodzie utlenionej. Nie będę tego pokazywał w tym roku, bo filmy z zeszłego roku są wciąż aktualne i moje plony udowodniły, że te metody działają jakby słusznie. To samo soda oczyszczona. Można od czasu do czasu lekko
lekko do konewki dodawać także sodę oczyszczoną. No, ludzie mają różne rzeczy, które stosują. Oczywiście gnojówka z pokrzywy, tam już w jednym kubełku ładnie się pokrzywa kisi i po litrze będę dodawał na jedną konewkę. W tym roku obficie podlewam, dlatego że skrzynie były bardzo wysuszone przez zimę i co mi się uda sprawdzić z taką łopatką, to jeszcze woda nie dosięgła do dna skrzyni. Właśnie tutaj sprawdzam co jakiś czas, potem dochodzi woda. No a teraz zaczęło padać. Jako w tym roku więcej tego deszczu mamy, bo w mojej beczce 1000-litrowej pełno wody. Także to na tyle na ten wieczór. Zachęcam do słuchania, oglądania. Do zobaczenia.